Masoneria Polska 2023. Ostatni etap. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego, dostępna na kapitalbuk.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym wiązaniu przez polityków rządowych kwestii braku rąk do pracy z koniecznością sprowadzania pracowników, tych, których dotąd nazywało się uchodźcami z krajów islamskich, z krajów azjatyckich, z krajów afrykańskich. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. I tak, pierw było to zadziwiające. Rzeczpospolita ujawniła jako pierwsza, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje specjalny zespół, specjalnych pracowników, żeby można było w ciągu 10 lat wydać wizy 4 milionom przybyszy, w tym z Indii, z Nigerii w znacznej mierze, no bo brakuje rąk do pracy, to mieliby być pracownicy. No i powtarzanie, że gospodarka tego bardzo potrzebuje. Później stwierdzono, że to tylko projekt, że to nieporozumienie. Później już zaczęto mówić, że to nie jest prawda. PiS się z tego wycofał przed wyborami, ale dalej jakby powtarzano, no, że gospodarka się bardzo szybko rozwija, brakuje rąk do pracy i ten problem trzeba rozwiązać, sprowadzając fachowców z tych krajów. I to były już głosy nie tylko polityków, ale i z tego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Lewiatan, tam z innych stron takie wspierające tutaj PiS. Z drugiej strony PiS cały czas walczył oczywiście z nielegalnymi uchodźcami, prawda? I ktoś powiedział, że no, różnica jest taka, że ci, którzy mieli wsiadać na te łodzie i przepływać Morze Śródziemne, to teraz będą wsiadali do samolotów i lądowali w Polsce. I to tak się skończy. I teraz pytanie, jak to jest z tymi rękami do brakiem rąk do pracy w Polsce? Oczywiście jest pytanie też to, które postawił słusznie Orban. Czy możemy budować dobrobyt cudzymi rękami? To jest pytanie też o to, czy dzisiejsza Europa nie zaczyna powtarzać historii Cesarstwa Rzymskiego. Ono najpierw opierało swój rozwój na niewolnikach, później na sprowadzaniu, na tym, że zaczęli się pojawiać ludzie, których można by nazwać emigrantami z barbarzyńskich krajów, a skończyło się tak, że ci barbarzyńcy to Cesarstwo Rzymskie zniszczyli tak, że kamień nie został na kamieni. I wiele lat temu już ekonomiści, i to ekonomiści związani z PiS-em, choćby Cezary Mech, mówili, że gdyby nie wpuszczało się do Polski tych Ukraińców jako pracowników, to siłą rzeczy praca, którą traktuje się w dzisiejszym świecie jako towar, jej cena zaczęłaby wzrastać i nagle okazałoby się, że pracownicy się znajdują tu w Polsce, a poza tym Polacy z zachodu zaczęliby wracać. To pojawianie się cudzoziemskich robotników na terenie Polski, wzorem Niemiec, wykorzystywanie jakiejś ich biedy, nędzy, niesprawiedliwości w ich kraju do tego, żeby wycisnąć ich jak cytryny, co no, Niemcy to robili i im się wydawało, że na tym zyskują, ale wygląda na to, że wcale nie zyskują. Znaczy w pewnym sensie zyskują, w pewnym sensie tracą i pytanie, czy więcej zyskują, czy więcej tracą. Czy to gospodarka jest najważniejsza i wszystko jej należy podporządkować, nawet naszą przyszłość, nawet naszą tożsamość, nawet nasze państwo, mówię o
dalszej przyszłości. Prawda? Odpowiedzi na te pytania wydają się być oczywiste, ale chciałem mówić trochę o czym, znaczy o tym właśnie, ale trochę o czymś innym. To znaczy, zobaczmy, na początku lat 90. Zaczęto mówić, że no jest wielkie bezrobocie, że to bezrobocie będzie długo, że jeżeli młodzi nie będą chodzili do szkół, no to będą bezrobotni, trzeba będzie im płacić pieniądze, to będzie jakieś obciążenie dla całego społeczeństwa, no a jak posłać, jak otworzyć te szkoły dla wszystkich, szkoły średnie, uczelnie wyższe, no to ta młodzież nie będzie tracić, nie będzie siedzieć i pić piwo pod budką z piwem, tylko będzie się uczyć, co będzie z zyskiem dla całego społeczeństwa, dla wszystkich. No i tak się stało. Poziom szkolnictwa średniego i wyższego zaczął gwałtownie spadać, prawda? Bo prawie wszyscy ze szkoły podstawowej szli do szkoły średniej, ci ze szkoły średniej szli na studia. Namnożyło się różnych prywatnych uczelni, głównie biznes i zarządzanie. Młodym się wydawało, że jak skończą zarządzanie, to będą zarządzać, to będą mieli kierownicze stanowiska. Wszyscy chcieli studiować. Później było tak, że było bardzo dużo osób na bezrobociu w małych miasteczkach, bo mieli skończone studia, a dla nich była praca tylko w mięsnym. Prawda? To zaczęliśmy powtarzać pewien scenariusz, który powtarzał Zachód, że w wielu zawodach miejscowi nie chcieli pracować. No i później się zaczęła wytwarzać taka nowa tendencja, prawda? Już kilka lat temu, może trochę wcześniej, że młodzi ludzie zaczęli dochodzić do wniosku, że nie ma co iść na studia, bo to nic nie daje. A teraz ostatnio pojawiła się tendencja ucieczki przed szkołą, przed szkołami średnimi. Jest w Polsce obowiązek szkolny, obowiązek nauki do 18 roku życia. Pojawiło się takie zjawisko jak nauczanie domowe. To zjawisko uległo pewnym przekształceniom, można nawet powiedzieć pewnym patologiom. Pojawiło się internetowe, wirtualne nauczanie domowe. No i teraz nagle ministerstwo wykryło, że bardzo dużo młodych ludzi udaje, że się uczy, a tak naprawdę no to albo nic nie robi, albo tego nie wie nikt, ale być może, że właśnie po prostu idzie do pracy. No i w lipcu 2023 teraz pojawił się wywiad ministra Przemysła Czarnka w tygodniku Do Rzeczy, gdzie on mówi, że będzie rękami i nogami bronił obowiązku szkolnego i doprowadzi do tego, że wszyscy młodzi no, będą chodzić do szkół, że tu się wprowadzi takie przepisy, że się ukróci to fałszywe nauczanie domowe. Minister Czarnek oczywiście jest za prawdziwym nauczaniem domowym. Tu nie ogranicza wolności ani młodzieży, ani rodziców, tak mówił, ale no, będzie dbał o to, żeby ten obowiązek szkolny był absolutnie realizowany. I zobaczmy, że to są miliony młodych ludzi, którzy mogliby pójść do pracy, z których wielu chciałoby pójść do pracy, ale muszą się uczyć, natomiast nie chcą się uczyć, udają, że się uczą. Być może część z nich po prostu nie nadaje się do tego, żeby po podstawówce, znaczy, że powinni po podstawówce pójść do szkoły zawodowej i później do pracy, a ich się zmusza, żeby robili maturę, skłania się ich, pcha się ich na studia wyższe i na rynku pracy ich nie ma. Wszyscy za nich płacimy ciężkie pieniądze za ich edukację, a jest to wszystko pozorowane. Minister Czarnek mówi, że w tym wirtualnym, jakimś internetowym nauczaniu domowym, tym fałszywym nauczaniu domowym, że tam później te wszystkie testy oni dużo słabiej zdają niż te wszystkie egzaminy
niż ci uczniowie, którzy chodzą do normalnych szkół. Tylko jest pytanie, czy dlatego słabiej je zdają, że to jest takie pozorowane nauczanie, czy dlatego, że po prostu gdyby byli w szkole, to też by słabo zdawali, bo się nie chcą uczyć, bo się nie potrafią uczyć, bo mają jakieś różnego typu intelektualne czy psychiczne blokady. I tu widać, że jednym z rozwiązań tego problemu braku rąk do pracy byłaby zmiana w tej perspektywie obowiązku szkolnego, tym bardziej, że znowu jeszcze raz przypomnę, że ten obowiązek szkolny, gdy wprowadzano, to argumentowano, że no nie ma pracy, więc lepiej niech się uczą przymusowo, nawet jak nie chcą, ale to będzie lepiej. Minister Czarnek też argumentuje w ten sposób, że szkoła powoduje socjalizację i że młodzież do 18 roku życia musi się uczyć, bo inaczej nie będzie socjalizowana, czyli nie będzie gotowa do życia społecznego. I tutaj zupełnie nie rozumiem tej argumentacji. Jest takie założenie tutaj wyraźnie, które jest fałszywym założeniem, że jeżeli młody człowiek nie idzie do szkoły, to idzie, znaczy to siedzi w domu i siedzi przed komputerem, nie ma kontaktu z ludźmi. Tak to było w 2020-2021 roku, ale ze względu na to, co się wtedy działo, prawda? Natomiast dziś, jeżeli taki młody człowiek pójdzie do pracy, to będzie większa socjalizacja niż w szkole. Natomiast ta socjalizacja w szkole to żadna socjalizacja, prawda? Bo szkolne środowisko to jest środowisko tylko bardzo młodych ludzi, w tym samym wieku mniej więcej. Do tego dochodzą nauczyciele, którzy za dużej dyscypliny nie mogą wprowadzać, bo takie są warunki, takie są przepisy, że uczeń może zrobić wiele z tych rzeczy, które gdyby zrobił w normalnym świecie, to by już siedział w więzieniu albo płacił jakieś wysokie grzywny za łamanie prawa. I także gdyby ci sami młodzi poszli do pracy, to by się bardziej socjalizowali, będąc w środowisku normalnym, społecznym, gdzie ludzie są w różnym wieku. I wymagano by od nich pewnej dyscypliny i pewnych obowiązków, których by się nauczyli w młodym wieku, tak? Często jest tak, że do 20 któregoś roku życia młody nie zna żadnej dyscypliny, nie zna żadnych obowiązków. Kiedyś, gdy nauczałem w jednej ze szkół na zaproszenie dyrektora etykiety biznesu, dyrektor założył, że to przygotuje uczniów do życia w normalnym świecie, no to zwróciłem uwagę na to, że szkoła powinna być z założenia taką samą instytucją jak każda inna instytucja, jak przedsiębiorstwo. Czyli jest pewien regulamin, firmy są przełożeni, są pewne obowiązki, których jeżeli się nie zrealizuje, no to albo za to są jakieś negatywne konsekwencje, albo po prostu taki człowiek musi opuścić tą instytucję. I dzisiaj wielu młodych po przejściu tych wszystkich szkół i po tej fałszywej socjalizacji nie potrafi się odnaleźć w takim normalnym świecie, zmienia firmy, to znaczy oni są zmieniani, usuwani, bo nie potrafią sprostać w dyscyplinie. I teraz zauważmy to już na koniec, tylko na zasadzie takiego zasygnalizowania, że jest wiele innych dróg do odzyskania, uzyskania polskich rąk do pracy, prawda? Ograniczenie szkolnictwa dla tych, którzy chcą się uczyć i którzy mogą się uczyć, to jest pojawienie się na rynku pracy tych młodych i tych nauczycieli, których byłoby za dużo. Pewne regulacje prawne, ograniczenie
tych setek tysięcy przepisów prawnych do tysięcy przepisów prawnych spowodowałoby, że administrację można by, myślę, drastycznie ograniczyć i znowu pojawiłyby się nowe miejsca na rynku pracy. No i ta kwestia, że gdybyśmy faktycznie potrzebowali tych rąk, aby ich nie było, no to pensje by zaczęły gwałtownie, jak to Cezary Mech mówi, wzrastać i zapewne w Polsce zaczęliby się pojawiać w wielkich ilościach ci Polacy, którzy dzisiaj są na zmywaku w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. Dziękuję bardzo.